Śmierć w jeziorze Czorstyńskim. Prywatne przez poufne. List do przewodniczącego Rady Miasta. Pstrąg na różne sposoby podany. Nie sztuka pstrąga chycić, ino sztuka go przyrządzić potem. Tybetańczycy na zdjęciach Jacka Walczaka. Przewodnicy wysokogórscy mają swoją siedzibę. Dwudziestodwuletni Paweł miał wielu przyjaciół, nie tylko w swojej wsi. Mieszkańcy Bańskiej Niżnej, skąd pochodził, znali go i lubili. Pracowity, okropnie pracowity. I on nawet był teraz za granicą w Niemczech, zarobił se trochę, kupił se samochód. I bardzo grzeczny chłopak. W poniedziałek Paweł utopił się w jeziorze Czorstyńskim na przystani we Frydmanie. Poszedł do kolegi, no i jakaś, nie wiem, wspólnie coś porozmawiali, że sobie pojadą nad wodę. Ja nie wiedziałam w sumie o tym, bo on mi nie powiedział, że pojedzie. No i czekałam, godzina była 7, że będziemy po prostu już zwierzęta nie do domu zaganiać i wtedy przyjechali jego koledzy, kolega i koleżanka i mówili mi, żeby szybko się ubierać, że Paweł się topił i jest w szpitalu. Ale i żebym się nie martwiła, bo będzie wszystko w porządku, że po prostu już, że ratownicy, bo już po tym pogotowie przyszło, że go uratują, że już po prostu serce zaczyna bić, no ale nie powiedzieli, że mózg już nie pracuje. I także zajechałam, to lekarz mi potem już powiedział, że... To znaczy ja pojechałam do szpitala z nadzieją, że jeszcze żyje, ale zajechałam i lekarz twierdził, powiedział, że już nie żyje syn. I tam sobie siedziałam z nim jeszcze przez 2 godziny. Pierwsi z pomocą przyszli znajomi, nie mogli jednak znaleźć pogrążonego w topieli ciała. Przybyli też strażacy z Łabrz i policja wodna z posterunku w Niedzicy. Dopiero Nurek odnalazł ciało. Mimo przywrócenia akcji serca w szpitalu nastąpił zgon. Przystań we Frydmanie była ulubionym miejscem wypoczynku Pawła i jego dziewczyny. Jeździliśmy na kajaki, tylko nigdy nie wchodził do wody i nie pływał. A co go podkusiło ostatnio? Nie. A umiał pływać? Nie. Także raczej ostrożny był z tą wodą. Nie ma właśnie, w tym miejscu w ogóle nie ma żadnego patrolu, nic nie ma, nie ma żadnej, jakby się komuś coś działo, to nie ma żadnej ochrony, po prostu wypływają i nic, musiałby sobie sam radzić. Jezioro Czorstyńskie patroluje tylko jedna motorówka z 2 ratownikami WOPR, tylko kilka dni w tygodniu. Prawo polskie mówi, że tak powiem, właściciel wody, dzierżawca wody, właściciel wody jest zobligowany do zapewnienia zabezpieczenia ratowniczego w każdej innej formie, jaka ona się znajduje. Jest to normalny przepis prawny obowiązujący w Polsce, pilnowany praktycznie na wszystkich akwenach w Polsce. Na wszystkich akwenach są pieniądze od samorządów, są dyżury ratownicze, są ratownicy, jest sprzęt, są motorówki, jest paliwo. No u nas po prostu, że tak powiem, nie pilnuje się tego, no bo nie potrzeba, nie? Znajdą się pieniądze i będzie wielka afera dopiero, jeżeli by na przykład utonęło dziecko, nie człowieka na przykład tam z Frydmana, czy z Szczawnicy, czy z Ochotnicy, czy z Nowego Targu. Jeżeli to będzie dziecko, córka, syn jakiegoś wójta, nie wiem, burmistrza, czy jakiegoś sołtysa, czyli jak on nagle podniesie szablę do góry i powie, dlaczego jezioro nie jest pilnowane, wtedy dopiero się to znajdzie. Więcej na ten temat w papierowym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego. W zeszłym tygodniu przewodniczący Zakopiańskiej Rady Miasta złożył do burmistrza interpelację w sprawie listu z kancelarii prawnej reprezentującej fundusz MIT Europa Partners. Adwokat, który wystosował pismo, opatrzył je klauzulą prywatne, poufne. Przecież on wie, że ja jako przewodniczący Rady Miasta nie jestem osobą prywatną. A poza tym on zna prawo i wie, kto ma prawo zgodnie z ustawą nadawać klauzulę tajności pismom. Czyli uważałem, że on chce osiągnąć taki skutek, aby mnie już na samym wstępie zmrozić i przestraszyć. Autor listu twierdzi, że przewodniczący swoimi wypowiedziami w mediach narusza dobre imię firmy. Adwokat wzywa go do przeprosin w mediach pod groźbą wszczęcia kroków prawnych wobec adresata. Twierdzi również, że przewodniczący mógłby zostać obciążony wielomilionową karą, gdyby na skutek jego działań doszło do rozwiązania umowy między funduszem a PKG.
uważałem, że skoro ja otrzymałem tego typu pismo, które nosiło znamiona gróźb karalnych, uważałem, że należy zawiadomić prokuraturę. I ja zawiadomiłem tutaj organa państwa w tej sprawie, z tego względu, że obawiałem się również prowadzenia tego typu nacisków na innych radnych. Tym bardziej, że przecież decyzje ostateczne w sprawie prywatyzacji PKL-u jeszcze nie zapadły. Z tego względu, że aby spełnić wszystkie warunki, Rada Miasta powinna wyrazić zgodę na zmianę struktury właścicielskiej spółki PKG. Jeszcze takiej zgody nie dała. Prezes PKG twierdzi, że zarówno forma, jak i treść listu jest jak najbardziej właściwa i zapewnia, że nic nie stoi na przeszkodzie finalizacji zakupu majątku PKL. Umowa jest podpisana, zakupu 100% akcji pomiędzy PKP a PKL i mają spełnić się tak zwane warunki zawieszające. Jednym z nich właśnie jest zgoda UOKiK-u, Rady Nadzorczej PKP, ta zgoda już została wydana i Walnego Zgromadzenia czyni ministra. W mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do transakcji doszło w pełnym jakby tego zrozumienia, czyli zamknięciu tej transakcji, tak abyśmy mogli przelać pieniądze na konto PKP no i zgodnie z harmonogramem przejąć spółkę Polskie Koleje Linowe przez Polskie Koleje Górskie. Adresat interpelacji również nie widzi niczego niestosownego w piśmie wysłanym do Jerzego Zacharki. Jakie będą dalsze pociągnięcia Mideuropa, to ja nie wiem. Nie wiem, jak daleko ten konflikt zajdzie. W każdym razie ja uważam, że dla dobra sprawy powinniśmy się raczej skupić na tym, czego oczekujemy w mieście od inwestorów, jakie powinny być najbliższe rozwiązania. W tym momencie już nie jest potrzebna zgoda Rady Miasta. Te procedury z spółki Polskie Koleje Górskie zostały wszystkie uruchomione, tak więc tutaj już zgody miasta absolutnie nie oczekuję. Jeszcze w okresie międzywojennym pstrągi pływały sobie spokojnie w górskich rzekach. Nie było dla nich miejsca w góralskim menu. Mój dziadek mi opowiadał, że kiedy była powódź taką okropną w 1934 roku, to 3 kłosyki nazbierali tych pstrągów, bo pływały w kałzach, ale co było z nimi robić? No a teraz, moi kochani, za pstrąga jedzie się sałpy w Zakopane, czy tu w Białej Dunajecnej i płaci się. W herbie Białego Dunajca widnieje ryba. Nic więc dziwnego, że to tu już po raz 12 zorganizowano Dzień Pstrąga. Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z tej ryby przyciąga kucharzy z najlepszych podhalańskich hoteli i restauracji. W tym roku są takie jakby dwie nowości. Jedna od strony stricte z samych zawodów i startujących, mianowicie włączyliśmy takie elementy najnowocześniejszej kuchni, jaka obecnie panuje na świecie, czyli cyrkulatory, tak zwaną metodą sous vide. Czyli zawodnicy mogą, a nie muszą, bo w związku z tym, że nie wszyscy niestety mają taki sprzęt u siebie, ale mogą popróbować swoich sił w tego typu możliwościach. I drugi to jest taki, że rozdzieliliśmy zawody zawodowców i amatorów. Na razie jeszcze nie jest tych amatorów za wielu, ale myślę, że w przyszłych latach ludzie nabiorą troszkę odwagi. Metoda sous vide polega na gotowaniu potraw w woreczkach próżniowych. Dzięki temu zachowują swoje wartości odżywcze i są bardziej soczyste. Pstrąg a la sushi, klopsiki z pstrąga w sosie z wędzonej ryby podane z grzanką z oscypkiem, pstrąg w stokrotkach i wiele jeszcze innych sposobów przyrządzania potraw były nie lada wyzwaniem dla jury. Zwycięzcą konkursu został kucharz z pensjonatu pod Kotelnicą. Z urodzenia łodzianin, z zamiłowania zakopiańczyk. Podróżnik Jacek Walczak w gościnnych progach hotelu Stamary zaprezentował swoje fotografie przywiezione z licznych podróży do Tybetu. Od paru chyba już sezonów, jeżdżąc po świecie, mam taki wewnętrzny ciąg właśnie do ludzi. Także tych napotkanych ludzi gdzieś tam na ulicach, lasy, gdzieś przy klasztorach czy w górach, no, gdzie się dało, to fotografowałem w ten sposób. No, zrobiłem sporo tych fotografii, wybrałem tutaj 25 portretów od dzieci poprzez piękne dziewczyny też, aż po starców. Mam takie wspomnienia z pewnym panem już starszym, którego o dziwo spotkałem w tym samym miejscu, że nie trudno to miejsce pominąć, bo to jest świątynia Dzogchen, najważniejsza dla Tybetańczyków w lasie. I tam właśnie 24 godziny na dobę snują ci pielgrzymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I tam się pojawia pewien pan, starszy człowiek, już porany losem widać, z tym młynkiem modlitewnym i o dziwo chyba 3 razy pod rząd, będąc tam w odstępach wielu miesięcy, spotykałem go.
i mam jego fotografię i to jest jakby mój znajomy stamtąd, o sobie nic nie wiemy, ale też mam jakiś sentyment do zdjęcia, bo człowiek jakby mi znany. Wystawa została zorganizowana przez aktorów zakopiańskiej sceny A2, którzy postanowili zmienić nieco charakter odbywających się w hotelu spektakli. Będziemy chcieli wyciągać ludzi, którzy mają pasję, którzy są zakopiańczykami, ludzi młodych, ludzi starszych, którzy albo grają na jakichś instrumentach, albo śpiewają, albo mają coś, z czym nie mają za bardzo gdzie wyjść, się pokazać. Zakładając Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich, które 5 października tegoż roku zostało przyjęte w poczet Międzynarodowej Federacji Związków Przewodników Górskich. Ale dopiero we wtorek w Zakopanem uroczyście otworzyło swoją siedzibę. Próbowaliśmy to robić już właśnie w latach 90., ale wtedy nie mieliśmy wsparcia żadnego i próbowaliśmy to własnym sumptem. Były to za duże koszty. Nie byliśmy w stanie tego udźwignąć i po kilku latach jedno, potem drugie biuro po prostu padały. Teraz otrzymaliśmy wsparcie Urzędu Miasta i Biura Promocji Zakopanego. Mamy nadzieję, że przy tej pomocy będziemy w stanie ten ciężar udźwignąć wspólnie. Na ulicy Chałubińskiego będzie można się dowiedzieć o wydarzeniach w mieście, o warunkach panujących w górach, zasięgnąć porad na temat górskich szlaków i wynająć przewodnika, który powiedzie na trudne turystyczne i wspinaczkowe trasy, nie tylko w Tatrach, ale również w innych górach świata. Czego by sobie turysta tutaj nie zażyczył, to właściwie w górach możemy razem zrobić. Czy to są właśnie trudne drogi wspinaczkowe, a także wejście chociażby najłatwiejszą drogą na Mnicha. Oferta jest atrakcyjna także dla miłośników Tatr Słowackich. Szlaki turystyczne w większości prowadzą tam do schronisk lub na przełęcze. Na szczyty można wejść jedynie z przewodnikiem.